May, witaj. Widzimy, że jest ci gorąco, źle i znów nie jadłeś lunchu. Ale nie martw się, bo zorganizowaliśmy dla ciebie gratkę. Mogę popatrzeć na stare samoloty? Na pewno na MiGi. Śmigłowce Su i Mi, ale to nie ta gratka. Mamy coś lepszego, o wiele. Zorganizowaliśmy wyścig równoległy dla twojego Crossleya. To ma być żart? Nie. Wszystko się wyjaśni, gdy poznasz rywali. Chodź z nami. James, najpierw rywal numer jeden. Wywrotka Tatra. Dobra ciężarówka, ale ciężka, 18,5 tony. Numer dwa, traktor JCB. Waży 12,5 tony. A moc? Bez znaczenia. Jest ciężki, nieobliczony na przyspieszanie. Następny jest trójkołowiec Velorex. Zbudowany na początku lat 60. w ówczesnym Związku Radzieckim dla niepełnosprawnych. 400 koni, 12. A twój ostatni przeciwnik w tym wyścigu to człowiek. Ma na imię Martin. Możesz się ucieszyć, że to zrobiliśmy? To doda ci werwy. To wyścig równoległy, który możesz wygrać Crossleyem. Jestem podekscytowany. To szczęścia, że ma takich przyjaciół. Ruszyli. Dlaczego ja to robię? Pojazd dla niepełnosprawnych ze Związku Radzieckiego obejmuje prowadzenie. Szybciej. JCB szybko ucieka. Patrz na człowieka. Jezu, samochodzie, dasz radę. Jedzie trójkołowiec. Czy James pokona człowieka? Dawaj. Ty gnojku. Nie dał rady. Nie dodałem mu werwy tak, jak chciałem. Uważaj, co mówisz. Stary, to było niemiłe. Myśleliśmy, że będzie bardziej zadowolony. Nie zyskał werwy, nie.